są okropne. Nie! Nie! On szedł za mną! On szedł za mną! On szedł za mną! Siemanko, kociaki Belli, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy w Minecraft i w serii poszukiwania Vito. Jak pamiętacie, ostatnio dostałam tajemniczą wiadomość w tej tajemniczej skrzynce. I jak wiecie, tam było napisane, że mam nazbierać bardzo dużo rzeczy przeróżnych i je tutaj w tej skrzynce zostawić dla kogoś. Ale uwaga, uwaga, czytałam wasze wszystkie komentarze i powiedzieliście mi, że tu był Xoxo właśnie w nocy. Tylko że ja tego nie mogłam widzieć, bo tak jak wam mówiłam, kamera nie nagrywa mi niestety obrazu. Widzę live, co się dzieje w tym momencie z kamery, jeśli bym na nią weszła, ale niestety ona mi obrazu nie zapisuje. Ale uwaga, uwaga, wy mi zdradziliście w komentarzach, że on tu był. I ja później sobie to wszystko obejrzałam, ten film właśnie, który wy oglądaliście tydzień temu i tak on tu był. Tyle, że on się chował za tym zamkiem, który tutaj był. On tędy jakoś szedł, a zobaczcie, teraz już zamku nie ma. Dlaczego? Ano, bo właśnie w środę jest druga seria z Minecrafta, odbudowywanie naszej wioski, jakaś taka zmiana wioski, więc zapraszam was też w środę na Minecrafta na kanale. Widzowie, dzisiaj musimy dokończyć tą całą misję. Czytałam wasze wszystkie komentarze, tak jak wam wcześniej powiedziałam i słuchajcie, bardzo dużo mi ich pisaliście i ogólnie bardzo się zgadzacie wszyscy tak naprawdę ze sobą. W tym momencie wam wrzucę komentarze, jakie poskreenowałam i wam je przeczytam, co myślicie w ogóle o tej całej akcji. Belcia, ja bym uważała, bo Xoxo może się szykuje do jakiejś walki, bo po co mu zbroje i jedzenie? Uważaj na siebie, Belcia, mam nadzieję, że znajdziesz Vito Minecraft powodzenia. No właśnie, bardzo boicie się o mnie, ale uwaga, kolejny komentarz. Może szykuje się wojna. No słuchajcie, to mi w ogóle do głowy nie przyszło, że może być jakaś wojna. Ktoś jeszcze wcześniej pisał, że wojna, że Xoxo zmieni Vito i wtedy na wioskę najadą. W ogóle masakra, widzowie. Ale kolejny komentarz jest taki. Nie wiem, ale uważaj, bo Xoxo może zrobić tak, że zamiast za te rzeczy może ci nie oddać Vito. Pozdrawiam, Natalia. No właśnie, ja też cię pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, już tak było, że raz mnie zrobił w konia, że tak powiem. Ale tak jak wam mówiłam, jeśli chcecie odzyskać kogoś wam bliskiego, jeśli wam zależy na kimś, no to, no cóż, chyba byście spełnili żądania porywacza i ja dlatego tak chcę wszystko to zdobyć, znaleźć, żeby już ten Xoxo mi oddał Vito. Ale zobaczmy, co jeszcze pisaliście. Coś podobnego. Z jednej strony może to zadziałać i Xoxo odda tobie Vito, ale z drugiej strony może również szykować jakąś walkę, bo ta zbroja, miecz oraz jedzenie może na to wskazywać. Ja o wojnie totalnie nie pomyślałam, widzowie. No, troszeczkę tych rzeczy już tutaj znalazłam, bo zobaczcie, w tej skrzyneczce sobie tutaj poukładałam, więc ogólnie zbrojka jest, te narzędzia są. Jeszcze nie mam full jedzenia, full golda i tych różnych innych surowców, dlatego dzisiaj się tym zajmiemy, bo ja chcę mieć to już dzisiaj totalnie z głowy i chcę zobaczyć Vito. W ogóle ja nie wiem, czy wy pamiętacie, ale też w poprzednim odcinku było coś takiego, że on mnie nastraszył. No, więc ja już naprawdę mam go dość, więc muszę zrobić te zadania i mieć to z głowy i ja chcę, żeby tu pojawił się Vito. Tyle, koniec, kropka. Dobra, widzowie, ja się sama muszę przygotować, więc ja mam zbrojkę, no cóż, taką. Muszę sobie z nią poradzić. Mam tutaj torcza, bo będziemy szli do kopalni, tak czy siak. Ej, mam spodenki takie. Mimo, że jest tam końcóweczka ich, słuchajcie, ale je sobie założę. No i hełm. No i słuchajcie, ja tutaj w ekwipunku nic więcej już nie mam, co by się przydało dać do tej skrzynki. Natomiast jeszcze by mi się przydały dla mnie same jakieś narzędzia typu siekiera i właśnie kilof. No i w tym momencie, o, mam nawet, dobra, stone'owy niech będzie. Zawsze to coś, ale właśnie, patyki też mi się przydadzą w razie W. Tak się zastanawiam, gdzie ja jeszcze coś mogę mieć. Łopata, no dobra. O, mam żelazko, poczekajcie, bo już wszystkie tam narzędzia dla niego były, a żelaza, ile? Żelaza 10, z tego co pamiętam, dostał. Więc teraz tak, mamy patyczki, no i mamy 3, więc akurat idealnie na
kilofik. Wydaje mi się, że styknie, tylko fajnie byłoby mieć jeszcze, o jest kawałek drewna, w razie czego, żeby móc sobie później coś robić jeszcze w kopalni. No słuchajcie, lecimy w takim razie, nie ma na co czekać i przedłużać, musimy nazbierać wszystkie te inne rzeczy. Ja mam tutaj karteczkę i po prostu wiem, czego nam potrzeba. Sama jestem trochę głodna, jak widzicie, więc bardzo przyda się jedzenie dla nas, no i oczywiście dla tego Xoxa musimy też złapać. Ogólnie, by the way, nie wiem, czy zauważyliście, ale nie ma śniegu, nie ma lodu, wszystko ogarnięte. A my lecimy na jedzenie, bo musimy je złapać gdzieś tutaj. Gdzie jesteś, gdzie, świnki i te sprawy? Halo, halo, where are you? Szukam was. Dobra, tam nic nie ma. Dobrze, że można sobie tak zbliżać. To jest taka trochę jakby pustynia kawałek, znaczy piaski, więc tak średnio. O, jest owca i krowa, owca, jest mięso, krowa, nie uciekaj ty mi, krowo, stój, dobra, będziemy mieli mięso. Owieczku, przepraszam cię, owieczko, okej, z tej strony zaszliśmy i nawet trzy zwierzątka się, ups, udało złapać, a ja bym wpadła do tej lawy. Mamy trzy i cztery, no to chyba byłoby okej już dla niego, ale ja sama, tak jak powiedziałam, muszę zjeść, no bo jak ja mam iść niby na wyprawę, nie jedząc, no nie ma takiej opcji, tylko teraz tak się rozglądam, gdzie może być właśnie to jedzenie. Pamiętacie wilki w ogóle? I niedźwiedzia? Gdzie one są? Ciekawa jestem, czy tu się pojawią. Jejku, jaka tu jest dziura. Dobra, nie wiem, gdzie iść tak naprawdę, ale słuchajcie, ja muszę chyba to przypalić. Albo po prostu najlepiej byłoby sobie go zrobić ze sobą. Będziemy, słuchajcie, nosić w takim razie. Mamy bardzo dużo i drewna, i kobla, więc w tym momencie go stawiamy. Drewienko, pyk i uwaga, to. To niech się przepala, dobra, zrobi się. Ja sobie podjem, no i nie będziemy już wracać tam do nas, do domku, żeby to odłożyć. Będziemy po prostu to brać ze sobą. A teraz jeszcze wam powiem, co jeszcze napisaliście. Chyba te 5 kości, 2 oka pająka, 3 zgniłe mięsa, to na miksturę zbroja i 50 diamentów i żelazny miecz kilof, żeby zniszczyć wioskę albo was. Naprawdę cała masa takich komentarzy się pojawiała, więc naprawdę boję się, przestraszyliście mnie, bo ja serio nie pomyślałam w ogóle o jakiejś wojnie. No teraz to się cykam. Kolejny komentarz. By zrobić zaklęcie po to, by zawładnąć wioską lub ją zniszczyć, najlepiej obserwuj tą skrzynkę całą noc. Widzowie, ja mam pilnować tą skrzynkę całą noc? Oh my god, jak mam nie zmrużyć oka? No ale dobra, pomyślimy. Uwaga, teraz drugi komentarz. Ja bym na twoim miejscu postawiła pewien warunek temu Xoxo, że najpierw musisz zobaczyć i usłyszeć swojego kochanego, a dopiero potem dostanie on te rzeczy. Bo co jeśli to kolejna podpucha z jego strony i faktycznie dostanie te rzeczy, ale on go nie odda? Pewnie Vito jest mu potrzebny do jakiegoś tajnego eksperymentu, mechanizmu. Wydaje mi się, że Xoxo wskrzesi jakiegoś potwora, albo on sam się w niego zamieni. Musiałabyś z nim wtedy zawalczyć, aby uratować Vito, albo to on by musiał z nim stoczyć walkę, aby się od niego uwolnić. Oh my god, widzowie, bo pewnie dlatego jest potrzebna ta zbroja. Mnie tak bardzo zastanawia, kto się ukrywa pod postacią Xoxo. Ale rozkminiacie, widzowie. Czasem tak mocno to rozkminiacie, że aż naprawdę sama się turbo boję. Poważnie wam mówię. Dobra, jedzenie przepalone, więc w tym momencie ja sobie zjem ile mogę. Więc jemy i lecimy na wyprawę, bo tak samo potrzebne nam jest jeszcze na przykład oko pająka. Nie wiem, czy pamiętacie, a nie mamy ani jednego. Z kośćmi mi się udało, z gniłym mięsem, chociaż nie wiem, gdzie jest teraz gniłe mięso, bo pamiętam, że je oddawałam do skrzynki, a teraz go wielce nie ma. No dobra, jestem już najedzona, więc lecimy gdzieś, słuchajcie, na wyprawę. Tylko nie wiem dokąd, bo jest tutaj... Oh my god, jak wy się tu pojawiłyście, świniusie? Świniusie, kochane świniusie! A może dlatego, że słuchajcie, już jest takie lato u mnie tu i dlatego świniusie przyszły bliżej, bo tak to był śnieg.
Owieczko, owieczko, przepraszam, no ale co, jak co, będziesz tu sama? Nie, bądź już sama, po prostu was tutaj wszystkie załatwię, o, i będę miała, jedzenie. Dobra, okej, jedzenia jest już pod dostatkiem, lecimy szukać teraz. Teraz tak, pająki będą w nocy, chyba że pójdziemy do kopalni, bardzo bym to chciała zdobyć. O, cześć, świniusio. No dobra, jeszcze ciebie załatwię jako ostatnią, bo w takim dobrym miejscu stoisz, że mi nie uciekniesz. Ale widzowie, trzeba teraz lecieć gdzieś do kopalni. Tylko że ja nie wiem, czy to będzie kopalnia. Czy to jest dobre miejsce na coś takiego? Patrzcie, jak trzeba kopać. Nie, to mi się tam już nie chce iść. Trzeba znaleźć taką konkretną kopalnię. 2 hours later. Okej, widzowie, zobaczcie, nastała noc, a ja postanowiłam wrócić do tej kopalni za moim domkiem, bo jednak stwierdzam, że ona jest najlepszą kopalnią, jeśli chodzi o zdobywanie surowców po prostu. Naprawdę, ona tutaj miała ich całą masę. No wszystkie surowce chyba świata tutaj były. Jak się jeszcze zejdzie tam niżej do tych ogromnych potworów, bardzo złych, to słuchajcie, będzie ich jeszcze więcej. No i właśnie, tu jest ta dziura, gdzie się do nich idzie, ale ja się trochę cykam, więc obejdę jeszcze raz tutaj, bo potrzebuję naprawdę jeszcze ich trochę. Dobra, wiecie co? Może tędy? Uwaga, uwaga, uwaga. Torcz, torcz, torcz. Torcz, pyk. Dobra. No i teraz tak, trzeba by było pod siebie kopać. Ajajajaj. Albo tak właśnie. Dobra, uwaga. Tutaj tak. Tu już jest, okej. Oh my god, jesteśmy. Natomiast tutaj mam golda, już widzę, i bardzo dobrze. Dobra, bo z golda też się muszę wywiązać. Z tego co kojarzę, to ja go nie mam tyle, ile powinnam. Więc uwaga, dobra. No i skoro tutaj były takie pojedyncze bloki golda, no to będę musiała tutaj gdzieś kopać, żeby jeszcze go odnaleźć. Wydaje mi się, że może on być gdzieś tam. I słuchajcie, ja mam... Nie, no jak zwykle. Oh my god. Muszę się podkopać wyżej. Wyżej, dobra, tu. Postawię sobie torcza. O tak. I tam jest też gold. Dobra, to będziemy się kopać tak, jak w Bedwarsach. Uwaga. Pyk, pyk, pyk. Dobra, mamy to i teraz tutaj wydobędziemy goldzika. No i tu chyba już nie ma tego goldzika. Zobaczmy, ile mamy. No i teraz pytanie, gdzie jest reszta właśnie golda, bo bardzo on by się przydał. I pytanie, czy zrobimy te wszystkie parkoury, widzowie. Ja nie wiem, czy nie lepiej jest iść na dół. Auć, na dół, wiecie, jak mi się wydaje. Tak zaryzykuję sobie, no. Spójrzę, tak? Pyk. Dobra, ej. Najgorsze jest to, że tu jest dużo wody, ale uwaga, jest lawa. Jest lawa, lawa. Gdzie są potworaski? Dobra, tutaj też jest lawa. Tu jest iron, ale... O, dobra, zobaczy. To dobrze, to dobrze. Lecimy. O, jest! I będzie można tutaj mieć zaraz zgniłe mięso, widzowie. A tutaj mamy nawet miejsce idealne, bo jest tu nawet gold. Oj, patrzcie, pode mną goldzik. Okej, już tu zombiak mnie straszy. Ale my tak, pozbieramy to. Tylko najgorsze by było, jakby on tutaj wlazł mi do tej dziury, gdzie nie jestem teraz ja. Okej, widzi mnie on i ma nawet siekierę, słuchajcie. Idzie on z siekierą na mnie. W tym momencie ja sobie zdążę zjeść. Pyk, chodź tu. Chodź, chodź, zębiaczku. Chodź, zębiaczku. No chodź, no daj mi tą siekierę, jaką tam masz. No dobra, gin, dobra, mięso jest. Jedna sztuka, ale zawsze to coś. Gdzie, kto tu mi jeszcze? No, przecież miałam tego. Słyszę ich, są gdzieś tu. Ha, ha, ha! Są te okropne, widzowie. Są okropne. Nie, nie, on szedł za mną. Nie, 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 one są mocniejsze. O nie, najgorsze, jak teraz podejdą do mnie we dwóch. Ja jeszcze ich źle biję. Już mi ręka boli od tego
do picia! Odejdź ode mnie! Odejdź ode mnie! Tylko żebym do lawy nie wpadła! Tylko żebym do lawy! Dobra, jeden chociaż padł, dobra, bo jego szybciej klepałam. Ale szybko, dobra, leży. Ulala, mam z nich epickie rzeczy. Patrzcie, jakiś jacket. On jest mega mocny, ten jacket. Ja go kojarzę, bo kiedyś też już załatwiłam takiego potwora. No i teraz tak, to też jest gold, ale ile ja go mam? 7 sztuk, więc już mi styka, nie potrzebuję go totalnie, tutaj też jest normalny gold. Dobra, teraz byłyby potrzebne inne rzeczy, jak na przykład redstone i jak trzeba... W ogóle on i tak jest rzadko jakiś taki występujący, ciężko jest mi go znaleźć, tego redstone'a, powiem wam szczerze. Wszystko, kiedy na niego natrafiam. Ale idziemy w jakieś takie miejsca jeszcze nieodkryte. A jak się stąd później wydostać? No po prostu chyba będę się kopać do góry. Lapis! Widzicie to? Lapis! Omega! Przyda się, co nie? To już w ogóle jest rzadkość. Hej, mamy lapis, ale cudownie. I tylko chodzą mi Gdzie jesteście? Gdzieś tu muszą być blisko. Dobra, tu jest jasność. No to w takim razie, widzowie, oni gdzieś tu... A może tu jesteście? Dobra, znowu gold, ale przepiękna jest to, słuchajcie, kopalnia. O, jest redstone! Ona jest i tak nieodkryta, słuchajcie. Ale mamy redstone'a. Jak mnie dobrze tutaj tak jakoś kurciło, żeby tu pójść. Ale cudownie, a już się bałam, że go nie dostanę, widzowie. No a jeszcze trochę i diament znajdziemy. Ale cudownie, o jacie. Ja. Ej, wystarczy nam na bank. Patrzcie. Ale epicko! Dobra, musimy go wydobyć. Pyk, pyk. Chyba, że jest full ekwipunek znowu. Dobra, wyrzucimy to. Ach, tak. Dobra, jest, okej. Okay. Pyk, pyk. Dobra. I teraz tak, wychodzimy stąd, widzowie. I... 20 minutes later. Udało mi się, słuchajcie, wyjść, ale co jest z tym marmosem? Co on zrobił, że on jest pod ziemią? Nie wiem, nie mam pojęcia, słuchajcie, ale teraz musimy iść do jakiegoś lasku, szukać pająki. Jak on szybko chodzi, oh my god, jeszcze jakiś z czapką. Szybko, musimy go złapać i zdobyć oko pająka. A, ty, kurcze, widzowie, Dobra, ej, mamy hat, ale ja chcę oko pająka, oh my god. Jak mi się teraz nie uda, to nie czekam na kolejną noc. O, jest tam pająk. I coś po prostu wykombinujemy. Widzowie, może się uda oszukać tego ksoksa jakoś. Albo po prostu gdzieś znajdziemy. To jest takie okropne, to jest takie ohydne, że on skacze, słuchajcie, nad głową. Oh my god. Nie, biegłby pan do wody, bo w wodzie on nie ma szans. On nie ma szans w wodzie. Jest, oko pająka, mamy to. I jeszcze nici. Skończyło mi się jedzenie i musimy sobie jakieś tutaj jedzonko przepalić. Bo zobaczcie, zaraz życia nie będę miała i nawet kończy mi się miecz. O-o, a my potrzebujemy jeszcze zgniłe mięso. Już idzie na mnie pająk. Idzie. Oh my god, jest, ale to jest nić. To jest niestety nić. A ja potrzebuję oko pająka. A może ksok sobie poszedł na to, słuchajcie? Oh my god, one to są. Że dam mu po prostu te nici. Co na to? Muszę go pacnąć. Dobra, jest. Jeszcze nie mogę mu się dać pacnąć. Uwaga, za każdym razem nada się bije go ja. Okej, jeszcze nawet mnie nie ugryzł. A, nie mam już mieczyka. Okej, mam oko pająka. Widzowie, mam dwa. Dobra, dwa. Co mi się zdarzało, że trzy potrzebuję? Okej, mam dwa oka pająka. Teraz na pewno też mi się jeszcze troszeczkę mięska przepaliło. Dobra, cudownie, okej. Więc teraz tak, jem sobie. Zabieram w ogóle już to, co... To się robi, to już jest nieważne. I słuchajcie, lecimy do naszej skrzyneczki. Odkładamy wszystko, co mamy. A, siema gościu. Uwaga, idziemy tu. Tylko jeszcze sobie podjem. I wtedy będę wiedziała, ile mogę mu oddać tego jedzenia. Dobra, okej, ja jestem już głodna. Więc teraz tak, dwa oka pająka. A co to jest za książka? Czekajcie, muszę to zobaczyć. Przeczytajmy ją. Bella tęsknie. Do zobaczenia. Ileś tam kropek czy kresek. Ej, co to jest za wiadomość? Bella tęsknie? Do zobaczenia jeszcze? Kto za mną tęskni? Kto mi do zobaczenia, widzowie? O co tu, come on? Ej, nie było mnie i ktoś zostawił tutaj wiadomość. Jak myślicie, czy ktoś sobie ze mnie robi żarty? Czy to...
ktoś, nie wiem, ktoś inny niż Ksokso? Co o tym myślicie? Kto może tutaj przyjść? Kto za mną tęskni? Nie mam pojęcia, ale się już tego doczekać nie mogę, ale wydaje mi się, że już dzisiaj się tego nie dowiem, widzowie. Dlatego zostawię sobie tą wiadomość, ale te kropki mnie jakoś dziwią. Ile ich jest? Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kropek, 7 kreseczek. Jak myślicie, czy to ma w ogóle jakieś znaczenie? A jeśli tak, to co to oznacza? Czy to oznacza, nie wiem, 7 szczęśliwa cyfra? Czy może jakąś datę? O co kaman? Nie wiem, ale widzowie, kolejna zagadka tu się nam pojawiła. Jeszcze jedne tylko mięsko. Jedno mięsko jest potrzebne, więc niech się ono już tutaj nam przepali. Tutaj też mamy piecyk, słuchajcie, a jest potrzebny gold, oczywiście. Gold jest potrzebny, bo chyba iron nie. Więc zobaczymy, ile tego wszystkiego jest. Jaka wiadomość na koniec dnia, widzowie! Po prostu nie wierzę. 7 i 3, dobra, jedzenie zrobione. O, tutaj zgniłe, 2 oka pająka. Dobra, 5 tego, no i redstone na 10, słuchajcie, tylko 10, dobra, mamy to, no i co on jeszcze potrzebuje, chyba nic, bo o lapisie nic nie mówił, ej, no i tylko diamenty zostało nam złapać, ale cudownie, normalnie wypas, więc ja tylko skombinuję, widzowie, jeszcze zgniłe mięso, wydaje mi się, że to będzie łatwizna, 4, 9, więc jeszcze jedno, złoto jest potrzebne i sprawa załatwiona, słuchajcie, nawet ze złotem, więc epicko, bardzo się cieszę. A jeszcze taki komentarz Belka, zastanów się, kto był waszym największym wrogiem. Możecie mi napisać w komentarzach, kto był właśnie naszym największym wrogiem, jak myślicie, kto był tym wrogiem właśnie naszym, a jeszcze poradziliście mi, jak rozprawić się z tym Ksokso. Patrzcie na to, dawaj Belka, skillowa mu w łeb. Aż skomentowałam to XD, widzowie. Dobra, bardzo dużo tutaj rzeczy już wsadziłam do tej skrzynki. Wywiązałam się prawie z zadania. Skombinuję jeszcze zgniłe mięso. No i skądś te diamenty? Przeszukam wioskę. Mam nadzieję, że mi się uda. Ale skoro odnalazłam taki kawalątek epickiej kopalni, gdzie w ogóle lapis, redstone i tak dalej, i w ogóle 2 goldy, no to wydaje mi się, że tam też dałoby się znaleźć kiedyś diamencika. Dajcie znać, co myślicie o tej wiadomości. Kto to mógł napisać? Czy te kropki mają jakieś znaczenie? Czy w ogóle nie? No i kogo my tutaj możemy niedługo zobaczyć? Ja się z wami w tym momencie żegnam, widzowie. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. Pa, pa!